Podczas każdej aktywności fizycznej odżywianie jest bardzo ważne. Dzięki jedzeniu dostarczamy naszemu organizmowi energii po to, aby wykonywać na przykład ćwiczenia, jeździć na rowerze, bądź właśnie tak jak ja, wędrować po górach. Moja dzisiejsza wędrówka odbywa się również w specyficznych warunkach. Jest środek zimy, co prawda nie ma śniegu, ale temperatura oscyluje około 0 stopni. Dlatego w takich właśnie warunkach dostarczenie odpowiedniej ilości energii naszemu organizmowi jest naprawdę bardzo ważne. Dlatego w tym wideo chcę Wam pokazać, co ze sobą zabrać i jak się przygotować właśnie pod względem żywności do takiej wędrówki. Pokażę Wam suchy prowiant, ale również przygotujemy sobie ciepły posiłek. Pokażę Wam również trochę sprzętu, który w takich okolicznościach nam się przyda. Zanim jednak zaczniemy, przypominam Wam, że aby być na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się na naszym kanale YouTube, wystarczy, że go zasubskrybujecie. Mam dla Was zatem plecak pełen niespodzianek. Trochę sprzętu, ale również trochę żywności. Tak jak wspomniałem, zarówno tej suchej, ale również takiej, którą można przygotować na ciepło. Jak świetnie wiecie, każdy potrzebuje w ciągu dnia dostarczyć organizmowi odpowiednią ilość kilokalorii. Zależne jest to oczywiście od wieku czy płci. Taki dorosły facet jak ja, grubo po 40, potrzebuje dostarczyć organizmowi dziennie około 2000 do 2200 kilokalorii. Oczywiście jest to zapotrzebowanie w ciągu normalnego dnia, kiedy pracujecie bądź jesteście średnio aktywni. Natomiast zwiększa się to zapotrzebowanie na przykład podczas wędrówki i to jeszcze wędrówki zimą. Dlatego też przyjęto taki przelicznik, że na 1 km marszu należy dostarczyć organizmowi od 60 do 90 kilokalorii. Dlatego maszerując na przykład 20 km powinniśmy dostarczyć między 3200 a 3800 kilokalorii, a jest to zależne od przewyższenia trudności czy właśnie warunków atmosferycznych. Pamiętajcie również, że przed wyruszeniem na szlak warto zjeść jeden treściwy i gorący posiłek jeszcze w domu bądź w schronisku. Pamiętajcie również, że warto zabrać ze sobą termos z gorącą herbatą. Gorąca herbata zawsze Was rozgrzeje i pomoże w marszu. No dobra, tu niedaleko jest miejsce, gdzie będę mógł spokojnie rozłożyć rzeczy, które mam w plecaku i które chcę Wam pokazać. Przygotujemy sobie coś ciepłego do picia i zaczynamy. Na górze mojego plecaka mam trochę sprzętu, który zabrałem dla Was z domu. Jest to sprzęt mój własny, prywatny, który na co dzień używam i testuję. A więc co ja tutaj mam? Na początku zwykły aluminiowy kubek. Później kuchenka na paliwo stałe. No i wspomniane wcześniej termosy. Najpierw taki oto nieduży półlitrowy z dużym wlewem, do którego na przykład możecie wlać zupę bądź zabrać ze sobą do niego inny gorący posiłek. No i litrowy termos, w tym znajduje się gorąca herbata. Mam ze sobą również menażki, taką oto tradycyjną, a także bardzo wygodną, niewielką. Druga kuchenka, tym razem na gaz, jest naprawdę bardzo wygodna i funkcjonalna. Jest to kuchenka z firmy MTAG. No i kartusz z gazem do tej kuchenki. No dobrze, zaraz zaparzymy sobie gorącej herbaty i opowiem Wam o tym, co możecie zjeść na szlaku, jak przygotować sobie ciepły posiłek, bo nie zawsze jest czas na to, żeby na przykład zjeść coś w schronisku. Woda na herbatę nam się grzeje i jest to okazja, aby powiedzieć Wam kilka słów na temat tych kuchenek. Mniejsza kuchenka to kuchenka firmy Esbit na paliwo stałe. Jest ona
Tak jak widzicie, nieduża, można ją złożyć, jest lekka i spakujecie ją do nawet niewielkiego plecaka. Ta większa kuchenka ma jedną wielką zaletę. Możecie jej używać w naprawdę ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Jest ona odporna na niskie temperatury, a także na bardzo mocny wiatr. Obie kuchenki w zestawie posiadają niewielkie kociołki. Do większej kuchenki również w komplecie znajdziecie taką oto nadstawkę, nadpalnik, na której możecie postawić większe garki. Woda nam się zagotowała, a więc mogę zaparzyć sobie herbatę. Jest naprawdę chłodno, gorąca herbata rozgrzewa, a moją opowieść o tym, co możecie zjeść na szlaku, zaczniemy od rzeczy, które nie wymagają przygotowania i które możecie zjeść szybko nawet podczas marszu. Na początek żele energetyczne. Mam tutaj żele firmy Enervit, które możecie schować nawet do kieszeni. Otwieracie, wypijacie, jest to bardzo szybki i mocny zastrzyk energii, na przykład podczas marszu. Alternatywą bądź uzupełnieniem dla żelów energetycznych są batony energetyczne. Te są wykonane z naturalnych składników. Mamy tutaj orzechy, rodzynki, płatki, miód. Wszystko to, co daje nam szybki zastrzyk energii. Nie ma akurat w tym przypadku na przykład czekolady, a więc nie grozi nam, że roztopią nam się w kieszeni. No i któż nie lubi beef jerków? Suszona wołowina, fantastyczna przekąska na szlaku, ma jeszcze jedną wielką zaletę. Jeżeli będziecie na przykład bardzo głodni i będziecie chcieli sobie przygotować gorący posiłek, a macie beef jerki i gorącą wodę, to nawet na tych beef jerkach możecie sobie ugotować fajną, lekką zupę. Oczywiście ważnym elementem diety jest również pieczywo. I takie pieczywo możecie zabrać ze sobą na wyprawę i z niego skorzystać w każdej chwili. Niekoniecznie musicie robić kanapki. Po pierwsze, ja bardzo lubię i przetestowałem i stosuję chleby w puszkach. Mam tutaj dwa chleby Track and Eat w puszkach. Są to chleb wieloziarnisty, a także pumpernickel. Chleb w puszce ma jedną olbrzymią zaletę. Puszka chroni go przed dostaniem się do niego wilgoci, na przykład przed zapleśnieniem. Można ten chleb kilka dni nosić w plecaku. Alternatywą do chleba w puszce jest chleb wojskowy o długiej przydatności do spożycia, ponieważ możecie go zabrać ze sobą, przygotować go sobie wcześniej w domu, bądź na przykład przygotować go sobie na szlaku. Chleby, które Wam pokazuję, przetestowałem w różnych warunkach. Świetnie sprawdziły się chleby w puszce na szlaku, a ten chleb wojskowy właśnie podczas pobytu w schronisku, kiedy mogliśmy go sobie odświeżyć we wspomnianej wcześniej kuchence mikrofalowej. Czy można zjeść pełnowartościowy, gorący obiad na szlaku? Oczywiście, że można. Metod jest kilka, a to jest moja ulubiona, czyli coś, co mogę zawsze zabrać ze sobą, a jest to żywność liofilizowana. Wystarczy, że macie ze sobą termos z gorącą wodą, bądź wspomnianą wcześniej kuchenkę, na której wodę możecie zagotować. Zalewacie taką potrawę właśnie wodą, odczekujecie około 9-10 minut i już macie gotowy, przepyszny obiad. Żywność liofilizowana występuje naprawdę w kilkunastu czy kilkudziesięciu smakach. Znajdziecie tutaj potrawy kuchni chińskiej, meksykańskiej, a także europejskiej, a także potrawy mięsne, wegańskie czy wegetariańskie. Niewątpliwą zaletą żywności liofilizowanej oprócz smaku jest to, że jest ona bardzo lekka i zajmuje niewiele miejsca w plecaku. No i nie mogło w tym wideo zabraknąć również żywności w puszkach. Ja konserwowaną żywność bardzo lubię, zarówno te gotowe potrawy do podgrzania właśnie na kuchence bądź ognisku, takie jak te tutaj, są to na przykład gołąbki wegetariańskie z ryżem i papryką, które po przełożeniu do garnka wystarczy podgrzać i już macie gotowy obiad, bądź też taką uniwersalną żywność w puszkach jak ta z firmy Etred, ponieważ potrawy z tych puszek można jeść zarówno na zimno, chociażby na wspomnianym wcześniej chlebie, bądź podgrzać je na takiej kuchence i zjeść gorący posiłek. Jak był gorący, pyszny obiad, nie może zabraknąć również przepysznej, gorącej kawy. Ja jestem kawoszem, bardzo lubię napić się dobrej kawy na szlaku, a taka oto coffee brewer, czyli kawa, którą przygotujecie praktycznie w każdym miejscu, wystarczy do tej torebki nalać gorącej wody, przygotowanej na wspomnianej wcześniej kuchence, bądź którą macie
w termosie, odczekać chwilę i macie dwie filiżanki naprawdę wysokogatunkowej, pysznej kawy. A jak jest już gorąca, pyszna kawa, to do tego świetnie sprawdza się czekolada. Ja bardzo lubię gorzką czekoladę, dlatego mam tutaj Coca-Colę właśnie gorzką. Ta czekolada ma jedną bardzo wielką zaletę. Ma dodatek kofeiny, a więc nas pobudzi i da nam dodatkową energię do dalszej wędrówki. No i na koniec coś, co dosłownie ratuje życie. Żywność Seven Oceans, te batony znajdziecie na tratwach ratunkowych, które znajdują się na statkach. Jeden taki baton to aż 270 kalorii, czyli potężny zastrzyk energii. Świetny na szlaku, świetny podczas postoju, wtedy, kiedy na przykład czujecie deficyt energetyczny. Chciałem Wam jeszcze pokazać takie oto całodniowe wojskowe racje żywnościowe. Taka całodniowa wojskowa racja żywieniowa może Wam zastąpić wszystkie te produkty, które pokazałem do tej pory, nawet kuchenkę, ponieważ zawiera ona bezpłomieniowy podgrzewacz. Wewnątrz takiej racji znajdziecie liofilizowany obiad, batony energetyczne, czekoladę bądź kawę w proszku, a więc wszystko to, co będzie Wam potrzebne do zaspokojenia głodu i doda Wam energii na dalszą wędrówkę. Moi drodzy, mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem Wam produkty, które możecie zabrać ze sobą na szlak po to, aby dostarczyć sobie energii i zaspokoić głód, a przy okazji zjeść naprawdę bardzo dobre posiłki. Zapewniam Was, że ja wszystkich tych produktów spróbowałem, zostały one przetestowane w różnych warunkach i naprawdę się sprawdzają. To tyle w tym wideo, co zjeść na szlaku i jak zapewnić sobie odpowiednią ilość energii do dalszej wędrówki, a ja na koniec zapraszam Was oczywiście do oglądania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.